Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy okrągłą 80. rocznicę jednej z najtragiczniejszych historii w dziejach miasta Serowska. 80 lat temu, 28 lutego 1941 roku, w wąwozie za Serowskim cmentarzem zostało rozstrzelanych 22 młodych ludzi, którzy znaleźli się w organizacji podziemnej zorganizowanej przez niemieckiego prowokatora, który działał pod przykrywką osoby duchownej. Dlaczego to wydarzenie jest tak ważne w dziejach naszego miasta, gdy przecież straciliśmy 3,5 tysiąca mieszkańców narodowości żydowskiej, gdzie straciliśmy kilkaset osób na frontach czy w obozach koncentracyjnych. Jest to ważne dlatego, że była to sytuacja, gdy represje wojenne wkraczały w nowy etap, bo nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie wszystko to, co miało miejsce od początku września. Serowsk wprawdzie leżał daleko od granicy, ale już 1 września spadły pierwsze bomby, była pierwsza ofiara, zginęła pani Teodozja Ściarków-Wilkowska, potem był tragiczny 5 września, gdzie zbombardowano centrum miasta, domy przy ulicy 3 Maja, ulicy Kościuszki i według różnych relacji zginęło od 42 do 72 osób. W większości Żydów, którzy schowali się w piwnicach domu Jankela Rosenberga na rogu ulic 3 Maja i Kościuszki, tam gdzie obecnie jest dom handlowy Wodnik. Potem przyszły kolejne represje. Wkroczenie Niemców do Serowska to zatarg w sklepie kupca Czesława Malinowskiego, w wyniku którego ginie niemiecki żołnierz. W ramach odwetu zostaną rozstrzelani tenże kupiec i dwaj jego sąsiedzi. Mieszkańców narodowości polskiej i żydowskiej gromadzi się w synagodze, grozi się również rozstrzelaniem. Przychodzi 8 października, już po zakończeniu działań wojennych. Serowsk zostanie wcielony do rejencji ciechanowskiej, stanowiącej część Prus południowo-wschodnich. Niemcy kontynuują oczyszczanie terenu z obywateli polskich i żydowskich. 5 grudnia 1939 roku rozwiązują sprawę żydowską. Pozostałe resztki ludności żydowskiej w liczbie ponad 2000 zostaje wypędzonych do Nasielska, a następnie przetransportowanych środkami kolejowymi do gett w innych częściach kraju. 1944 rok to już jest czas na represje w stosunku do Polaków. W kwietniu są pierwsze wywózki przedstawicieli inteligencji oraz osób związanych z dawną władzą samorządową. I w tej atmosferze właśnie pewnego terroru, czyszczenia miasta, no, rozpoczyna działalność prowokator niemiecki, który działa na terenie gminy Zegrze, gminy Gzowo oraz gminy Nasielsk. Wykorzystuje właśnie to zaufanie ludzi do sutanny, ponieważ zdobył zaufanie zegrzyńskiego proboszcza, księdza Lubomira Lisowskiego, który nawet pozwalał mu na odprawianie mszy. Namawia mieszkańców, młodych mężczyzn, żeby wstępowali do tej organizacji, a następnie, żeby mogli być przerzuceni być może do Wojska Polskiego na zachodzie Europy. Tu też należy wspomnieć, że w tej atmosferze jakby terroru ważne jest to, że Niemcy w miastach dokonali już właśnie pewnego oczyszczenia przez wysiedlenia i Żydów, i dużej części Polaków. Serowsk na przykład miał się stać pierwszym uzdrowiskiem w rejencji ciechanowskiej, miejscem, gdzie niemieccy żołnierze z Warszawy czy innych garnizonów z Pruski mieli przyjeżdżać tu na wypoczynek. W związku z tym wyburzono na przykład część domów we wschodniej pierzei miasta, żeby nie przesłaniały widoku na Narew. Na Grodzisku wybudowano według jednej wersji kawiarnię letnią, według drugiej kasyno i kilka domków weekendowych. Tamże wykorzystano do budowy schodów,
terasów oraz chodników płyty żydowskiego cmentarza, który został przez to rozebrany. Na Narwi zbudowano basen. W planach, jak pisano w prasie niemieckiej, miało być wybudowanie ratusza na rynku oraz nowoczesnego hotelu. Póki co ograniczyli się do stworzenia dwóch zajazdów dla tychże żołnierzy. No i wiadomo, jak w miastach już czystki zostały zrobione, to ta prowokacja musiała objąć wsie. I o tyle jest to dziwne, że to zaufanie dotyczyło również osób, które miały pewne doświadczenie wojskowe, że ludzie, którzy służyli w armii polskiej, powinni z większą jakby dozą nieufności podchodzić do tego rodzaju działalności. Tenże prowokator, zgromadziwszy już kilkadziesiąt osób w tej swojej organizacji, organizował spotkania w terenach zalesionych na terenie naszej gminy oraz gminy sąsiedniej, gminy wówczas Gzowo, to jest obecnie gmina Pokrzywnica, w lasach w rejonie Święcienicy, Gutów, a w tej drugiej gminie w rejonie Piskorni. I wyznaczył takie spotkanie dla tych swoich podwładnych żołnierzy na dzień 11 listopada 1940 roku. Data to symboliczna, więc nie budziła specjalnych nieufności. No, okazało się, że na miejsce tego spotkania przyjechały niemieckie samochody ciężarowe, do których konspiratorów spakowano i wywieziono. Według niektórych relacji do Ciechanowa, według niektórych do Pułtuska. Tam zatrzymanych poddano okrutnemu śledztwu. Część osób zwolniono. Nie wiemy właśnie, jak wiele osób w sumie było zatrzymanych. W każdym bądź razie po kilku miesiącach okazało się, że przychodzi czarny piątek 28 lutego 1941 roku, pierwszy piątek Wielkiego Postu. Tego dnia Serock został opustoszony. Mieszkańcom zakazano wychodzenia na ulicę, kazano zasłonić okna, zamknąć bramy i drzwi. Okazało się, że z więzienia w Pułtusku przywieziono 22 więźniów. Przewieziono ich na dół nad rzekę Narew i w wąwozie leżącym pomiędzy Narwią a cmentarzem ich rozstrzelano. W celu zastraszenia na okrutny mord wezwano sołtysów okolicznych wsi. Jedni mówią, że wszystkich, niektóre relacje mówią o 9 sołtysach ze wsi, z których mieli pochodzić konspiratorzy. I tymże sołtysom kazano wykopać głęboki dół na jakieś 4 metry. Są też relacje, które mówią, że ten dół kopali więźniowie z obozu pracy, które w Serocku istniał od kwietnia 1940 roku. Ale to pierwsze jest bardziej prawdopodobne, bo w relacjach jest też opowieść o tym, że ci sołtysi musieli przez całe to wydarzenie okrutne stać nad tym grobem i do końca nie wiedzieli, czy oni też się w nim nie znajdą, jako osoby, które są odpowiedzialne za mieszkańców swoich wsi. I zginęło w tym mordzie 22 osoby, jak wspomniałem. Były to osoby w różnym wieku. Nie udało się wszystkich osób zidentyfikować. Dziś znamy 12 nazwisk. Część jest z terenu naszej gminy. Są to bracia Stanisław i Zygmunt Przybyszowie. Właśnie tu należy powiedzieć, że Zygmunt był najmłodszym z tej grupy. W momencie aresztowania liczył zaledwie 16 lat. Razem z nimi znaleźli się również trzej bracia Kępscy z sąsiedniej parafii Smogorzewo ze wsi Dąbrowa. Bowiem Henryk Kępski ożenił się z siostrą braci Przybyszów, Marią Przybyszówną. Także blisko z Przybyszami był związany Władysław Gmitrzak, serocki listonosz, syn Gajowego z Woli Smolanej, urodzony
na terenie parafii Serockiej w Arciechowie. Były żołnierz 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie. O pozostałych osobach wiemy znacznie mniej. Z terenu gminy Serockie był między innymi Marian Zaleski z Ludwinowa Zegrzyńskiego, Stefan Kościesza z Wierzbicy. Pozostali to właśnie byli z sąsiednich miejscowości. Kazimierz Barszczewski z Piskorni, Michalik i Marian Sobański ze Smogorzewa. Jest też jedna osoba tajemniczo nazywana inżynierem z Warszawy, Stanisław Gryczmański, z którego identyfikacją miałem sporo problemów, tylko dzięki listowi gończemu za innym Stanisławem Gryczmańskim mogłem wykluczyć tamtą identyfikację. Więc o pozostałych 10 osobach nie mamy żadnej wiedzy. Dokumenty czy prasa podziemna pisząca o tym wydarzeniu podaje, że wśród rozstrzelanych miała być kobieta oraz 14-letni chłopiec. Nie udało się tego w innych źródłach potwierdzić. Prasa pisała o tym dlatego, żeby ostrzegawczo poinformować mieszkańców ziem polskich przed takimi prowokacjami, bo uznano to za wyjątkową perfidię, żeby do prowokacji użyć osobę duchowną, gdzie przecież Polacy przez lata, przez czasy zaborów darzyli wielkim zaufaniem swoich księży czy zakonników. Sam prowokator, nazywany Frankiem, Mirotą, Miturą, zniknął w momencie aresztowania i zdaje się, że nie są uprawnione takie relacje, jak jedna niedawno pojawiająca się, że Niemcy, wykorzystawszy tegoż prowokatora, też go tam postawili razem ze skazańcami i rozstrzelali. I to jest ten jakby element mówiący o samej uroczystości. Dla mieszkańców Serocka, dla naszej gminy, niezmiernie ważne było to, co było później. To w jaki sposób pamiętaliśmy, jak uczciliśmy. Początkowo nie było to tak wspaniale, bowiem władze gminy tylko informowały, że była zbrodnia, podając niewłaściwą datę. Marzec 1941, podając, że to było 20 osób, robiąc błędy w nazwiskach osób, które udało się zidentyfikować. Wiadomo jednak, że już co najmniej w 1946 roku władze powiatowe nakazały odpowiednio zabezpieczyć, przygotować miejsce stracenia na 1 listopada. Ale o jakimś upamiętnieniu już takim bardziej konkretnym wiadomo dopiero z 1949 roku, gdy przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku dr Józef Składnik informuje, że na miejscu straceń jest krzyż, jest miejsce ogrodzone, no ale zarząd miejski, który się tym opiekuje, na 1949 rok nie przewidział żadnych środków finansowych. No i jakby naprawiając to w budżecie na 1950 rok, przewidziano 50 tysięcy złotych nie tylko na zabezpieczenie tego miejsca, ale i na budowę pomnika. Dodatkowo w pozycji dotyczącej takich miejsc pamięci wpisano 30 tysięcy na ochronę pomników żołnierzy polskich pochowanych na miejscowym cmentarzu. Ale tak naprawdę trzeba było czekać dopiero końca epoki stalinowskiej i po odwilży Gomułkowskiej w tym październiku 1956 roku, po przejściu na emeryturę serocki proboszcz ksiądz Franciszek Kuligowski podjął w 1957 roku działania w celu doprowadzenia do ekshumacji osób straconych w wąwozie i przeniesienia ich szczątków na cmentarz parafialny. I do tego doszło latem, dokładnie 17 lipca 1957 roku. Mimo, że to był okres żniw, pracy, środek tygodnia, czwartek, na te uroczystości zgromadziło się między 100 a 200 osób.
Z odnalezieniem samego miejsca pochówku były pewne problemy, ponieważ jak wspomniałem, grób był głęboki i próby pierwsze wskazywane przez osoby, które były świadkami, czy tam znały jakieś relacje, były nieudane. Ostatecznie ten miejsce pochówku znaleziono. Po 16 latach, czy blisko 17 latach od ich śmierci, te szczątki 22 osób zebrano zaledwie do 7 trumien. Uroczystość pogrzebową na miejscu stracenia odprawił ówczesny od 1956 roku proboszcz serowski ksiądz Ludwik Ostaszewski. Na barkach krewnych i znajomych trumny zostały przeniesione na brzeg Narwi i tam wstawione na wozy konne. Kondukt ruszył ulicą Rybaki, Radzymińską, Warszawską na Serowski cmentarz, gdzie te szczątki zostały złożone w zbiorowym grobie. W obydwu miejscach, i na cmentarzu, i w wąwozie, zostały umieszczone płyty z pamiątkowymi napisami. I fakt, że pochowani zostali już na cmentarzu, wcale nie zmienił nastawienia mieszkańców do wąwozu. Dla takich osób też jak ja, ale myślę, że dla kilku pokoleń serowskiej młodzieży, to wąwóz, miejsce straceń, było tym miejscem, w którym się oddawało hołd naszym bohaterom. Atmosfera tych spotkań w rocznicę mordu, w rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września czy 1 listopada, to była były lekcje patriotyzmu. Grób na cmentarzu w Serowsku był tylko jednym z elementów związanych z grobownictwem wojennym, więc to się troszeczkę rozmywało. Oczywiście teraz jest troszeczkę inna sytuacja, nie ma tego dostępu bezpośredniego. Niektóre uroczystości odbywają się też przy tablicy pamiątkowej na ratuszu. Ale chociażby niedawna, znaczy prowadzona prawie od blisko 2 lat dyskusja na Facebooku w ramach serowskiej grupy Serowsk i okolice starej fotografii pokazuje, że temat jest dalej żywy, że te opowieści naszych ojców, naszych dziadów o tych wydarzeniach w nas tkwią, bo mimo że Serowsk stracił w czasie wojny kilka tysięcy osób, a tutaj mówimy tylko o 22 osobach, to właśnie fakt, że użyto tego w celu zastraszenia mieszkańców, żeby im pokazać, że można, wykorzystując osoby duchowne, że można w miejscu tak ważnym, który łączyło Dolny i Górny Serowsk, można tych ludzi na oczach właśnie przedstawicieli władzy samorządowej, jakim byli sołtysi, zamordować. Bezkarnie, bo tak naprawdę jak były nawet prowadzone procesy osób odpowiedzialnych za zbrodnie w rejencji ciechanowskiej, to jakoś nie udało się stwierdzić, kto jest odpowiedzialny za ten mord. Tak samo jak nie udało się ustalić, kim był ten zbrodniarz, który właśnie pod przykrywką zakonnika doprowadził do tej tragedii. Oczywiście jest być może szansa, że bardziej dogłębne badania w archiwach niemieckich czy w źródłach niemieckich pozwolą odnaleźć ślady tego wydarzenia i być może przywrócić nazwiska tych, którzy podzielili los naszych znanych z imienia i nazwiska bohaterów.